Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, gramy dzisiaj pojedynek klubów. Bundesliga pojedynek klubów na Alicesie. Jestem tutaj w klanie, w klubie Polish Cucumbers. No i cóż, 12 najlepszych wyników z tego, co się orientuje, będzie się liczyło do zwycięstwa, znaczy do zaliczania punktów do zwycięstwa. No tak, już tutaj wyniki chciałbym ustalać. No będziemy walczyć, gramy godzinę 40, 3 minuty na zawodnika. No i walczymy, moi drodzy, za 10 sekund zaczynamy zabawę. 10, 9, 7, Prawdopodobnie 6, dobiera graczy na swoim 5, poziomie. 4, Prawdopodobnie Jacho. 2, 1, Ale 0. nie wszystkich, oczywiście nie w każdej rundzie. Dobry wieczór, tata Julii. No dobra, mamy WGM na początek. Może bez cięcia czasu. Trzeba dobrze wejść w turniej. Kim jest tutaj Ukraina jakaś? Dobra, E4. 3 minuty to jest dosyć dużo, ale też i grałem ten wariant ostatnio. Tu zaskoczymy przeciwniczkę. A, tak poszło jednak. Dobra, zagramy tak. Tu zbić nie można, na końcu jest taki ruch. Będziemy bronić. Jakieś niuanse tutaj są w tej pozycji. Dokładnie nie pamiętam jakie już. Wiem, że szybki taki ruch gońcy na 4. A może takie posunięcie jest ciekawe, chociaż nie skoczkiem. Dobra, zróbmy roszadę, żeby było z głowy. Tu się wszystko pilnuje. Tutaj zagrałem, o tak. Ten goniec będzie tutaj, myślę, że stał dobrze w miarę. Okej, no trzeba wprowadzić wieżyczkę. Na spokojnie, nie ma się co śpieszyć. Tak, to jest typowe przerzucenie tutaj figury na D5. No niech sobie przerzuca tę figurę. Nie mam wyjścia. Na razie sobie stoję w miejscu. Hetmana bym chciał przerzucić tutaj. Aha, nie mogę zbić pionkiem. Mogę zbić pionkiem, bo tam potem leci. A to mi wzmocni już tutaj na C3. O, jednak poszło bicie. Aha, bo na B2. Tam na B7 będzie jeszcze wisiało, więc mam tempo. Okej, to tu jest dobrze. Aha, tutaj poszło. No to ciekawe, ciekawostki. Nie szkodzi, bez tego piona mogę żyć. Dzięki tata Juli za powodzenia. No, wrzućmy tą wieżę kolejną. Coś tam się postarajmy zrobić, może jakoś przerzucić skoczka. Tu mogę teraz gońca wykorzystać lekko. Aha, tu goniec może się zasłonić, najwyżej wrócę. Goniec może się przydać do przełomów, na przykład takich. Też kwestia zastanowienia się. Spróbuję grać szachy takie troszkę bardziej spokojniejsze, żeby się tak mocno nie rzucać, bo się wypstrykam z naboiów i nie będę miał czym strzelać później. Tak, ważne, żeby dobrze wejść w turniej. Na 3 minuty, tak. Minuta przewagi to już jest bardzo, bardzo dużo. Trzeba dobrze policzyć. Tak, tak, tu będziemy bronić. Zawsze tak mogę zagrać. No bez pionka gra mi się, myślę, że tutaj przyjemniej. Tak, chciałem hetmanem na B3. Teraz pytanie, czy tu można. Chyba można. Nie, nie bardzo. Zagrajmy najpierw tak, żeby bronić hetmana. Teraz będzie takie posunięcie możliwe. No właśnie. Znaczy jest możliwe, bo jak zbiję, to ja zbiję tam. Tu nie można, bo tam wisi. Aha. No powiedzmy, że trzasnę.
trochę na zamieszanie. Ok. Wzmocnijmy najpierw tutaj pionka. Chyba do przodu. To zawsze z szachem. Mogę wejść tak. Walnę tutaj gońca. Zaryzykuję. O! A to ciekawe. No tak, słusznie w sumie. Tego piona będę chciał wziąć, a nie mogę cały czas. A, to sprytnie. No ale to czasu ma przeciwniczka mało. Mam nadzieję, że uda mi się to wykorzystać. No właśnie. Sprytnie. No właśnie, mało czasu. Kurczę. Tak? Też będę ją chciał matować. No i czas. No taki jest element gry, moi drodzy, na zaskoczenie. Dobra. Jest zwycięstwo, jest dobrze. Tak, dzisiaj jestem troszkę bardziej wypoczęty, tata Juli. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze, że będzie lepiej niż ostatnio. Trzeba się trochę przełamać, bo dwa ostatnie turnieje były dosyć słabe. Dobra, kwestia, czy przeciwnik będzie obcinał czas. Nie będzie. Okej. Okay. 3 minuty to w sumie też takie szachy trochę szybkie. Jak na internet, bez czasu dodawanego. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. A3? Chyba ruch bez sensu. Tutaj musimy G5 trzymać. No tak, tego końca bym chciał wybić. Jeśli koniec odejdzie, to A5 tu trzymam. B6 grozi, gońca wyprowadzić na A6, na B7 jest mocna opcja. Cześć Gringo, witam cię serdecznie. A to skoczki bardzo ładnie stoją, powiem wam szczerze, skoczkiem nie wyszedł, to dziwne. Teraz przez to może mieć problemy. Miejmy nadzieję, że będzie miał problemy. Na gońce mi tak muszę wyjść. Może tutaj. Chodzi o to, żeby wybić tu, wybić. Czy skoczek wróci? Najwyżej. Ale ważne, że wymieniony. Wymieniona ważna figura. Myślę, że skoczek wróci, bo zaraz zagram tak wieżą. A, no to zbije wieżę, to jeszcze lepiej. No to spokojnie. To on stoi tutaj słabo już. Przewaga materialna spora. Twoim zdaniem London System to dobry debiut dla początkującego, żeby ćwiczyć spokojną grę strategiczną i wyprowadzenie figur? Nie, uważam, że nie. Lepiej grać debiuty bardziej ostre, żebyś rozwinął zmysł taktyczny. Myślę, że to jest istotne w szachach, a London System może być... jest wygrana. London System oczywiście można stosować, to nie jest zły debiut, to nie jest także zły, ale dla początkującego według mnie nie jest to dobra opcja. Czy tam się wyprowadza figury, okej, okay, no nie będzie miało się tam problemów, powiedzmy, na początku gry, ale potem można mieć problemy. Więc lepiej zmysł taktyczny sobie troszeczkę wyrobić, niż grać takie, powiedzmy, betony, tak? Tak kolokwialnie mówiąc. Słuchajcie, ja miałem znajomego, który grał London System prawie całe życie, no i trochę się zablokował chłopak, no niestety. A trochę już, może nie jest za późno na zmianę debiutów, ale już jest troszkę ciężej to zrobić.
Najaktywniej figurki. Myślę, że goniec tutaj będzie stał ok. A4 podeprzemy. Tutaj będzie dobra opcja zbicia na B5. Myślę, że tak. Potem tutaj E5 jest możliwe. Gambit królewski myślę, że jest lepszą opcją. Ale oczywiście zależy, jak jesteś totalnie początkującym, możesz i północny, no pewnie, to chodzi o taktykę. Także to północny i królewski na pewno generuje dużo, dużo gry i to jest ważne. Tak jak już wspomniałem, żeby jednak taktycznie się troszeczkę wzmocnić. Dobra, zbijemy to pionem. Tutaj, to ciekawe. Teraz troszkę mi się zmienia, może tak bym zagrał. Tu zbiję. Można by zamieszać w sumie. Dlaczego by nie, skoro skoczek nie jest wyprowadzony? Wymień. No wiem, że może mi zbić. Jestem tego świadomy. Za daleko też nie policzyłem. Może to też jest błąd. Może tak. Spokojnie. Z jakąś tam próbą inicjatywy na D1. Tutaj pionek. No, wzmocnię skoczka, wiadomo. Ten skoczek jest sparaliżowany, więc na... No właśnie, no to teraz tu bardzo przyjemnie tutaj wchodzi wszystko. No, skoczkiem nawet zbijemy sobie z szachem. Nawet tak. W ogóle wchodzi dobrze, słuchajcie. No to sobie boski możesz spokojnie tak grać, jak mówiłem, to bez problemu. No i tak, nie chcę zapeszać, ale dobrze mi się gra ten początek turnieju. Tutaj nie chciałbym tego, aha, nie chciałbym tutaj stracić. Muszę tak, tu jakieś bicie na H6 się szykuje. Zresztą tutaj jest też fajna opcja. Spróbujemy go tu postraszyć. No chcę wymienić. Ok, pozwolę mu na to, gdyż mam tutaj taki ruch. Dobra. Biorę, dlaczego by nie brać pionków? Tu atakuję bezpośrednio. Postaram się grać troszkę właśnie w szachy prościej dzisiaj. Żeby nie przegrywać tak szybko. Tu nie mogę. O kurczę, przesadziłem. O kurczę, no właśnie. Nie widziałem tego. Nie mam tu chyba nawet obrony. Tak, tylko mogę zbić. Nie za wiele to niestety daje. Pionek przeszkadza, nawet nie mogę tutaj poświęcić za gońca. Król E6. No właśnie. No właśnie, kurczę. No i zapeszyłem. Dobrze było i zapeszyłem, tak? No nie uratuje się, nie ma szans. Żebym ja miał chociaż jakąś figurę więcej. Zbiję to. Jeszcze jedną figurę więcej, żebym miał. Hetman wchodzi. Znaczy nie wchodzi jeszcze, ale... Aha, wchodzi, dobra. No szkoda. A, byłoby dobrze już. Jesteśmy na 6. miejscu, no. Nie gra się łatwo, niestety. Nawet powiem szczerze, gra się ciężko. Ale goście miałem na widelcu, dobra. Jedziemy dalej. Szkoda, bo to była trzecie zwycięstwo. Tutaj próbujemy obciąć. Trzecie zwycięstwo dałoby więcej opcji ciekawych. Znaczy więcej punktów.
Dlaczego ja tu nie ruszyłem? To nie wiem. Dlaczego nie zbiłem? Nie zbiłem tu? Nie wiem. Dobra. Za późno. Muszę szybciej grać. Jakoś tam hetmanem spróbujemy się wbić. Jakaś próba wymiany hetmanów. Jednak nie. Witam cię, Czacha. O kurczę. Kurczę, nie doceniłem tego bicia. No, ale zaraz, przecież ja się tu bronię. Tędy uciekam. A figura zostaje. Czasy się wyrównują. Dobry wieczór, rewersik. Ja trochę mnie tutaj poskubię tych pionków. Ale wyjścia też nie mam. Tak mogłem. Chyba. C7. Jakiś skoczek może też skoczyć, wiadomo. Chodzi o to, żebym hetmanem jakoś tam ruszył. Tak, gońcem. Coś hetman do pomocy może pójdzie. Aha! Dobra, tak. Bronię się jakoś. Mógł mnie pewnie tu lepiej mógłby ograć, ale. Ale się chyba bronię jakoś. Aj, tu wieża G7. Kurczę, czy ja. Muszę oddać hetmana. Czas. No załatwił mnie. Dobra. Nie było lekko. Problemy, niestety. Dwie porażki z rzędu bolą. No nie mogę przecież przegrywać tak bardzo łatwo. Z zawodnikami 2000 na liczasie, no bo kurczę. Za łatwo się dałem tam ograć. Debiut miałem wyśmienity, no widzicie co jest. Jednak tutaj forma nie forma. Może obetnie facet, zobaczymy. Chociaż wątpię. Już nie ma porażek, moi drodzy. Nie ma, oj. Jeszcze mi się mysza już osunęła. Symetryczna pozycja, bardzo. Niedobrze. Tak, ostatnie dwa jaja. Ostatnie. Dobra, jakoś tak. Tutaj zagra. O. Ej, nawet nie. Dobra, wracam. Przyznajemy się tutaj do błędu. No, w blicu to można sobie... Można się pobawić. Troszeczkę. Jakoś tak. Jakieś uproszczenia by trzeba było zrobić. Tak, skoczek. Zobaczymy. Chodzi o czas też, tak? Żeby tutaj troszkę z czasem przegonić. No on tam kombinuje, pewnie szuka jakiejś opcji tutaj. Cześć mydło, cześć.
No jedziemy, jedziemy, słuchajcie, jedziemy. Na przełamanie to obcięcie czasu, na przełamanie. No i co teraz? Chłopak już traci czas, słuchajcie. Z takimi 2000 chyba trzeba obcinać ten czas, bezwzględnie. Jeszcze tutaj mają problemy, jeszcze źle grają w ogóle. Tutaj trzymamy, wszystko się trzyma. A pionkiem zbije. Tak nawet można, chociaż skoczkę na d5 wpuszczę, może tak. Gońcem hetman, jakieś takie rzeczy. No bo od razu hetmanem tutaj, goniec f8. Tak to widzę teraz. No i chłopak ma mniej czasu. Są jakieś takie, wiecie, ruchy nielogiczne albo wyczekujące. No, a po prostu mniej czasu. To też jest gra na czas, pamiętajmy. No, chyba go mam. Dobra, punkty dla drużyny zdobyte i to aż 3. Lecimy dalej. No, kwestia czy obcinać czy nie, no chyba trzeba. Stawiłem piona. A w ten sposób zejdziemy z teorii. Nieco. O, gońca. Gońca to wezmę. Okej, pionkę mogę wziąć? Nie wiem. Z grawierzą na D6 to wezmę. W pionach się wyrównało, para gońców została. Pytanie, czy ta para gońców jest teraz silniejsza, czy nie. Jakieś takie opcje trzeba zrobić. Na spokojnie. Przeciwnik też podstawia. Dobra, tutaj. Tak. Może różnobarwne gońce będą ciekawą opcją. A, wymienia jednak. Tutaj, żeby mieć tu opcję. A, mogłem tutaj tu zbić. Jeszcze mam na to szansę. Wszystko trzyma. Skoczek nie ma gry za bardzo. I chyba taki prosty plan. Ważne, że pionki na białych polach są. Ten goniec nie jest w stanie ich zaatakować. To jest kwestia teraz H5.
Słuchajcie, zauważyłem, że trzeba się koncentrować, kurczę, nawet w najprostszych meczach. Skoczek bije tu, tu. No tak, skoczek zagrywa to tam. Na H6. Skoczek E6, H6. Jak bije, to idziemy pionkiem. No, też możemy inaczej. Dobra, tak, a tutaj jest bicie, ale tu chyba dochodzi. A tak intuicyjnie powinno to się zgrywać raczej. Dobra. No to jest wygrana pozycja technicznie. Dobrze, że obciąłem ten czas, słuchajcie. Bardzo dobrze. Król, przede wszystkim król. Są punkciki, jest dobrze. Umiem matować końcami, potrafię, potrafię. No dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Jak tam drużyna, Szachuś, robisz jakieś punkty? Robisz jakieś punkty, dobrze, Szachusiu, rób punkty, bo są potrzebne. No tutaj już chyba nieobecne czasu. Zawodnik już jest niezły. No, 3 minuty też jeszcze różnie można. A znowu grają mi te C3. Aha. No dobra, końcóweczkę sobie zagramy. Ciekawe, co to jest za w ogóle końcówka. Powiem szczerze. Skoczek ma problem. Właśnie, muszę jakoś kombinować już na początku. Nie jest to przyjemna pozycja. Słuchajcie, nie jest to przyjemna, ale tak, jeszcze mam teraz jakieś rozwiązanie w tej sytuacji. Dobra, no to tu się trzyma. To jeszcze jakiś skoczek oczywiście jest opcja. Od razu go nie wpuścimy. Tutaj mogłem też gońca zbić, ale dużo dobrych opcji się porobiło. Okazuje się, że pozycja moja wyszła bardzo ładna. Wieżę wprowadźmy. Ten pionek może być problemem dla białych. Chociaż teraz trzeba uważać. Tak, chodzi też, by tu skoczka nie wpuścić. Ja wiem, że goniec może przeszkodzić mi trochę i utrudnić rozwój. Zagrajmy tak. Długi plan, ale jest. To jest ważne. Chodzi o to, żeby wieżę troszeczkę scalić. Skoczek wchodzi, nie? A dlaczego by tak nieodważnie zagrać? Tam wiadomo, można było trochę lepiej. Tak można było. Ajajajajaj. Można było tak. Chociaż z drugiej strony. Dobra, tu bijemy. Tutaj gramy. Okej. Wezmę pionka. Tu się trzyma. Teraz on ma parę gońców. A tutaj wisi. Aha, mam taki ruch. Dobra, spoko, spoko. On tak może zrobić. Tu zawsze mam taki ruch. A, to na różnobarwne idziemy. Idziemy. A, wieża C5. Teraz bije tu. Nie zagrał, okej. Okay. Tu
Tutaj czarnymi. Nie, tu nie ma remisu. Nie, będzie tu remisu. Piona wezmę jednego. Gdzieś tam się ustawi aktywnie wieżą. I coś tutaj trzeba będzie podziałać pionkami. Jeszcze nie wiem do końca co. Tak na pewno mogę. Ojejku! Wieżę podstawiłem. No dobra. Trudno się mówi. Totalne zaćmienie. Muszę, słuchajcie, mniej czytać czatu, bo nie jestem w stanie po prostu się dobrze skoncentrować. Wybaczcie. No, podstawka. No, właśnie. A dobra, końcówka była. Podobała mi się partia nawet z takiego wora. Dobra, słuchajcie. No, jest i tak czuję, że jest w miarę dobrze. Więc lecimy dalej. Lecimy dalej. Troszkę na tilcie. A, on jednak nie obciął. A, to wredny. Bez honoru człowiek. Co? Co to za ruch? Co to w ogóle za ruchy? Ja mam dobrą grę. Może za szybko chcę tutaj podziałać. Co? Dobra. Dziwnie gra w ogóle debiut. Strasznie dziwnie to wygląda u czarnych. A, no to tak. I roszada. Czarnopolowy goniec. Tak można było przecież od razu. Ajajaj. Wezmę po prostu pionki. Nie ma co się patyczkować, słuchajcie. Biorę pionki. Robimy działo Alechina, moi drodzy. Tak, to jest ważny ruch, chyba, żeby skoczka wprowadzić. Chociaż tak można jeszcze przeciwnika poszarpać. Tak, i D6. No to tu jest przegrana. Jednak tak. Ojej, tu podstawiłem wieżę. Kurczę, jak ja gram, słuchajcie. No mówię przegrana, a nie wygrywam. Niedobrze. Niedobrze ze mną się dzieje. Okej, tego wezmę może. No, jeszcze chyba będzie okej, tak? Tak, i tu grozi mat. Dobra. Arrivederci, 2400. No, słuchajcie, lecimy dalej, bo widzę, że nasi walczą mocno, 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 gdzie ja tam jestem. 13 punktów zrobiłem raptem. Okej, lecimy dalej. Witam wszystkich, witam serdecznie. Nie jestem w stanie wszystkiego zczytać, także wybaczcie. Jednak spróbuję. Obciął, dobra, bądźmy honorowi. Okej. Grunt to rozwinąć figurę. Muszę się troszkę skupić. Podstawiłem. Okej. Bez piona można żyć, jak widać. No tak to zwykle bywa. Na takim krótkim czasie się dzieją różne rzeczy. I tam biorę, albo tu. Dobra, poza jest ok. Tu mi chcesz wziąć. Odpędzę cię, skoczek broni. Nie zauważył chyba chłopak. Tu bronimy. Dobra, trzeba wymienić. Dobra, bierzemy. I tutaj się fajnie wbijemy w fajną pozycję. Znaczy, skoczkiem fajnie będę stał na E4. Ten hetman się tam przerzuci też. No, wygląda to dobrze. Oczywiście muszę bronić się jak lew. Zdwajamy, nie pozwalamy mu zająć linii.
on tam jakiegoś wiecznego szacha planował. Już mógłby sobie darować, nie? Może liczy na pata? Biorę. No, słuchajcie, idę po hetmana, bo dlaczego by nie? Okej, okay, jest. Maćku, tak, mam w planach turniej na Liches. Nie miałem za bardzo czasu, przepraszam. No tak, tak, Andrzeju, możesz mieć rację w tym wypadku dzisiaj. Słuchajcie, dobrze, dobrze. Cieszę się, że robię punkty drużynie. Jednak drużyna trochę motywuje. To jest ważne. O, 2660. No tutaj czasu nie mogę obciąć, niestety. Ale powalczmy. Gambit hetmański, taki tradycyjny. Tradycyjny. Okej. Okay. Wybijemy. Pamiętam, czy tak się grało ten wariant? Chyba tak. Tak. Jakieś maty tam, wiecie, opcje się pojawiają. Dobra. Nie mogę wymienić hetmanów, chyba tak łatwo. Ruch A4 się zawsze przyda, żeby nie było B5. Oho. Dobra, rzućmy sobie hetman A4. Wygląda to dziwnie trochę. Ewentualnie G5 może, ale ja chciałem te hetmany wymienić. Niestety przeciwnik na to nie pozwala, więc go postaram się zmusić. No i to się udało. Pytanie, co dalej, nie? Muszę przerzucić. No szkoda, że nie mam gońca na F3. Ale może się uda teraz to zrobić. No właśnie, tutaj goniec jest paskudny strasznie. No właśnie, tak. Nie wygląda to przyjemnie. Nawet bardzo źle. Trzeba może było wymienić wieżę. Jedną. Jedną wieżę wymienimy. Tak. Jakoś jest w stanie on mi to zaatakować, bo nie widzę. Skoczkiem się będę jakoś tam próbował manewrować. Końca mi bardzo zablokował. A muszę tak. Tutaj się jeszcze przerzucę. Bardzo trudna sytuacja białych.
wytrzymam. No nie wiem, muszę tak, chyba nie mam innego wyjścia. No to jest oczywiście przegrana. Może jakieś sztuczki się uda zastosować. Chociaż nie sądzę. Tych pionów jest sporo. Nie ma jak do tego dotrzeć. Pytanie, czy on w ogóle jest w stanie mnie jakoś tutaj przedrzeć się przez... O! Teraz to mi się udało. Trochę szczęścia. Trochę szczęścia. Uff. No, karma, moi drodzy, karma. Ojej, nie wiem w przybliżeniu, ile partii w życiu zagrałem. Nie mam pojęcia. Witam serdecznie wszystkich, z którymi się nie witałem. Dzięki, że jesteście. Bardzo mi miło. Moi drodzy, przypominam, że gramy tutaj ligę. I kolejna partia. Okej, nie wiem, kim jest ten zawodnik i w sumie nie chcę wiedzieć. Korona królewsko-indyjska. Się będzie na mnie rzucał. Ma prawo. Dzięki serdeczne za wszystkie followki. To jest kwestia, czy ja mam tam jakoś tak. No tak, tędy muszę się przedzierać. No jak już tutaj zbiję, to będzie z tego fatalnie, ale ten zawodnik tej klasy, co patrzę po rankingu, to tak na pewno nie zagra. Ale tędy tutaj mam przetarcie jakieś. Przedarcie się. Przez przeciwnika. Gdzieś opcje się pojawiają. Może was zaskoczę, ale zagram tak. Świadomie oddaję jakość. Wybiję tu hetmanem po prostu. Gram bez jakości. Tak, no, tak po prostu gram bez jakości, słuchajcie. Naprawdę tędy? Tym bardziej wybijam, bo jeszcze na G5 zdejmę. Ale może on też tak musi grać. Tak. Skoczka teraz przerzucić na E5 byłoby już wspaniale. Zawsze mogę tu zaatakować jeszcze. Tutaj. To związanie jest nieprzyjemne dla niego. Okej. Wieżą. I tutaj skoczek bronić musi. Jakiś taki ruch grozi. Co ma zagrać teraz? Tu się wzmocnić. Goniec A6. No tak grać trzeba chyba, koń E5. To koniecznie. Bierze H3, to dostanie plombę tutaj, bo tam hetman wisi. Wieża musi zagrać tu. Czy ja coś tutaj widzę więcej? Czego on nie widzi? Zwiążmy tutaj gościa.
sztuczkę taką zastosuję zaraz. Skoczek E6 jeszcze jest taka opcja. Ale tutaj mata nie ma. Tam zbijemy. Hetman H8, ale wymyślił. No powiem wam, nieźle wykombinował. Będę miał straty bardzo duże, ale pozycja nadal może być ciekawa, o ile niczego nie podstawię. Dobra, tu mam tak i mam chyba... Aha, tu nie mogę. Znaczy mogę, chyba muszę. Z czasem, on ma mało czasu, ja muszę spokojnie pograć. Myślę, tylko bądź spokojny w takiej sytuacji, ciekawe jak. Nie wiem, ja tu mata nie widzę, mam nadzieję, że nie dostaję mata. No brawo, szachuś. Kurczę, miałem gościa na widelcu, no. Nie widziałem mata na F5. A może już nie było wyjścia nawet. Ciężko powiedzieć. Znowu na deser mam gościa 2600. Proszę, naprawdę tak zagrał? Skoczek C1 może. No już poszło. Dzięki serdeczne za followka. Kurczę, tamtej partii mi bardzo szkoda, bo zmarnowałem dużo czasu na nią. Stałem się wyśmienicie według mnie. No dobra, zagram tu pod związanie. Tak, z tego związania zejdziemy. Aha, jest taki ruch, kurczę. Widzicie, jak ja podstawiam, nie? Widzicie, co się dzieje. Już muszę tak, nie mam wyjścia. Muszę cierpieć to chociaż z jakiegoś pionka zepsutego. Właśnie. Zawsze kwestia troszeczkę zamieszania w pozycji jakaś istnieje. Tu się trzyma, taki szach grozi, może nie jest aż tak tragicznie. Tu zwiążemy. O, właśnie, widzicie? Już się coś pojawia. Już się pojawia jakaś opcja. No muszę to jakiś materiał tutaj odzyskać, to nie mam wyjścia. No i wprowadzić figurę. Grać dalej. Tu coś wisi. Jakieś pionki wiszą, trzeba brać te piony. Teraz nie jest tragicznie, tylko żeby tam jakąś mata sobie nie dać zasadzić. Jak się pozycja upraszcza, to trzeba coś tutaj kombinować, żeby... Dobra, idziemy. Tu nie ma na co czekać, tu trzeba iść na niego. Jakiś skoczek D6 grozi. Tu jeszcze pionka mogę wziąć. W ciekawy sposób. Czemu ja tak podstawiam? Co się w ogóle dzieje? Nie mam pojęcia, czemu, dlaczego ja tak podstawiam. Kurde, no. Nie potrafię tego wyjaśnić. Masakra. Gra mi się naprawdę dobrze, słuchajcie. Tak czuję jakąś tam moc, ale kurczę blade. Podstawiam jak chory. No, dobrze, że kościół pociął. Będzie przynajmniej jakaś próba odbicia.
Co tutaj? No dobra. Nie będę szalał z tym centrum. Takie opcje. Bronić trzeba. Powiedzmy, że tak się wszystko trzyma. A czas, bo to trzeba grać szybko. Kurczę, trzeba grać szybko. Podstawiłem. Nie widział, ale i tak ma całkiem dobrą grę gościu. Jak już nie ma wieży, to można być bardziej spokojnym. Spróbuję te hetmany. Gość proponuje remis, ja to widzę. Się chyba godzić z remisem. Ciasno w czołówce, ciasno. Trzeba punkty szybciej robić. O, witam cię, Jaro. No, jeszcze sporo partii. Ja wiem, bo to są szybkie szachy, takie bardzo, bardzo szybkie. Tylko, no kurczę, podstawiłem tak hetmana w taki prosty sposób. Za dużo gadam. Dobra. No, to mi się podoba, Mysterka Sparów. Jakieś takie dziwactwa spróbujemy sobie pograć. Dobra, oddam tego piona najwyżej. I wziął. Po prostu wziął pionka. Teraz to jest ok, poza. Skoczek C5. Weźmie. Chyba słusznie, że wziął. Tu podstawiłem, to widzę. No właśnie, tutaj może by mi się nie rozbrykał. No i się rozbrykał, słuchajcie. Nieźle mnie tu przycisnął. A, to tak teraz mam. Małe uwolnienie. Oczywiście nie mogę wymienić. Tam gdzieś spróbuję coś zaatakować. A tu lepiej było na F5.
się chyba broni wszystko. Zawsze oddam gońca za pionka, jak pójdzie do przodu. No w ogóle C5 ma chyba. Też tutaj, tu, tu, tu. No, czasu już ma mało. I dobrze. Może i wieża była, faktycznie, może była jaro, może była. Okej. Gość, nie wiem, uciekł albo internet mu się rozłączył. No, w tym turnieju takich to lubimy. Okej, lecimy dalej. Drużyno, zdobyłem punkty. Ale ciasno, słuchajcie, ciasno. O, to mi się podoba. Szkoda tylko, że D3 mi się zagrało, nie D4. Ale to nie było świadome. Co to w ogóle za skoczek? Co to za ruch? Co ja zagrałem? Ale bzdurka. No i są podstawki. Widzicie, jak ja gram. Jak frajer. Jak totalny frajer. Było się opanować z tym cięciem czasu, nie? Na dokładkę jakieś 2600, gościu. Nie no, ktoś mnie lekceważy, no pięknie. No dobrze, 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 gościu, jedź. Na zdrowie. To jest po prostu piękne. Musi być ukarany za to facet. No, oddam gońca za jakiś tam rozwój. Patrzcie, goniec B4. Ja pitole. Jest pozamiatane. Kurde, no. Można się wkurzyć. Oj, można się wkurzyć na maksa. Ktoś ci gra jakieś bzdury i nie możesz temu zapanować, no. 3 minuty, to tak dużo czasu. Bądź Carlsenem i go oszukaj. Tu wisiało. Oj. Może wieża się zaplącze jakimś cudem, jakiś skoczek F5, tylko nie wiem, co to daje. Tam jakieś kopnięcie, to coś daje. Może się uda coś tu zaczarować, ale ciężka sprawa. Muszę uderzyć, bo nie mam wyjścia. A, wieżę podstawiłem na D4. Nie patrzcie na to, nie patrzcie, nie patrzcie na to. Wiesz, to jest masakra. Można się stiltować, kurczę. Zdenerwować na maksa, to jest zupełnie inny turniej niż Title Tuesday na przykład. Pytanie właśnie, kurczę, te punkty są strasznie niewidoczne. Czy prowadzimy, czy nie prowadzimy, gdzie jesteśmy, ile mamy punktów i tak w ogóle, gdzie jestem. Ale dosyć wysoko w drużynie, 24 punkty, no ale potraciłem trochę. Dobra, no jedziemy. O, pokój trzeba, tak, otworzyć okno. Tak, 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 tak. A zaraz, ja mam tutaj niedołącz. To jest dobry moment, otwieram okno. Go. Talizman. Tam mi się pauza wcisnęła chyba. No i co teraz, mistrzowie? Jedziemy, jedziemy, jedziemy. No.
jestem londyński. Boże święty. Ojej, co on zagrał? Przecież tak nie można grać. Tu i tu. Goniec E3. Dobra. No to co, wziąć parę gońców? Wezmę. Z takim planem gram, dlatego też te A5 poszło. Parę gońców na parę skoczków i jeszcze jakość więcej. Gdzieś tam hetmanem do góry. Trzeba będzie pograć. Dobra, może gońcem na tego pionka się będziemy czaić. Takim prostym ruchem. No właśnie. Skoczek, może hetman wejdzie. Sobie na G3 postraszymy jakimś gońcem F4. Nie, goniec F4, żeby dać mata, albo skoczek przeszkadza. No nie wierzę po prostu. No zobaczcie, co się dzieje. Czary mary, no. Hetman nie jest w pułapce. Aż kamera poszła. Wiecie co, przez ten żal, wiecie co ściska, nie? Totalnie wygrana pozycja, no. Jak tak można? Podstawiać w taki prosty sposób. Dobra. Jedziemy dalej. Specyficzne to są zawody. Trzeba przyznać. Gościu nie obciął. Lecimy do góry. Nawet w ten sposób. A, chyba nie tym zbiłem, co trzeba. Jak goniec C5, to ja w ogóle to biję. Byłoby cudownie. Ale on to widzi. No właśnie. Mi na to nie pozwoli. A dlaczego ja wieżą nie zbiłem, tylko pionem? No tak, właśnie presja czasu, nie? Jakiś taki ruch trzeba wykonać. No tylko wieżą. Te dwa pionki będą szły, jak myślicie? Chyba będą. Oszukałem gościa. Chyba tak. Dał się chyba nabrać. No i tutaj wygrana. Jeszcze jakiś szach, okej. Okay. Mamy go! No! Odbicie! Nastąpiło odbicie! Masaż mózgu i lecimy dalej.
Tak, za obcinanie czasu jest lepsza punktacja. To, tak. Marian, bo. No nic, jakiś arcymistrz trzeba. Trzeba go ograć, no. Co tu dużo gadać. Wiecie, że ja tego wariantu nie znam. Gram na normalną czujkę. Te schematy są mi mniej więcej znane. Mniej więcej, powiedzmy. Gościu gra dosyć szybko. Spróbujmy tak. Takich sztuczek. Ofensywa, nie? Trzeba jechać. Trzeba jechać ofensywą. Aby nie podstawić. Tam jakiś D6, ale to tam nic na razie nie daje. Tu jakieś się pojawiają chocki, klocki. Może poprawić końca. A tu jest jeszcze opcja wybicia. Po prostu pionka. Czy aby na pewno? Myślę, że tak. Goniec, bicie, wieża, goniec B1. Tak muszę. Tu niby jest posunięcie, ale to nic na razie nie daje. Nie no, daje, bo tak zagram. Musi jakiś ruch wieżą wykonać ewentualnie. Prowadźmy wieżę aktywnie. Zobaczymy, co się wydarzy. Końca przerzucimy, żeby dać mata. To jest nieco przygwożdżony gościu. Aha! Chce się rozwiązywać. Nie mogę przylecieć, bo to będzie już problem. I to poważne. Dobra, taki skoczek. Tu nie. Kurczę, szkoda, że nie mogę. Teraz mam opcję zbicia tutaj. W ogóle mogą tutaj plasnąć. Kurczę, pozycja jest taka ciekawa. Nie wiem, uciekam, bo nie widzę nic innego. Póki co pewnie coś było, można tutaj. Jak on zbije, to bije hetmana, jak bije gońca, to jest tam i koniec partii. No dobra, tutaj to muszę. Tu wisi. Dobra, mam cię, gościu. Skoczek F4. H5. Mamy arcymistrza, chociaż jeszcze dopóki nie wygrana pozycja, to tak. No! Mamy go, drużyno. Lecimy. Tylko dlaczego jesteśmy na piątym miejscu? To jest mało punktów do trzeciego. Trzeba cisnąć. Udo. Poszło, poszło, poszło. Szachuś, ile masz punktów? 29. No słuchajcie, ludzie, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jedziemy.
Nie wiem, dlaczego polskie ogórki Kamil nazwał. Co to za ruch? Dobra, tak, zagrajmy. Centrum z Afriko. Można grać. No zagram tutaj. A, tu. Okej. Tak poszło. Ciekawe. No końcem będę bronił tego piona. No jestem bez pionka. To wszyscy widzą, ale mam parę gońców. Bronić trzeba. O, ten goniec jest jednak trochę silny. Tu wybronię? Mogę zagrać jeszcze? Nie, jakiś dostanę zawsze G3, H4. Jakiś taki ruch niech będzie. No tak. Dziwnie trochę to wygląda, ale muszę D5 pilnować. Zagrać wieżą może na spokojnie. Tutaj przy soli. Nie, nie może zagrać D4 jeszcze. Bierze E7 i... Wróćmy, tak. A, jest skoczek na F5. Ajajajajaj. Nie widzieliście tego, nie? Tej partii nie było. Szkoda, bo już miałem tam ten płomyczek, który dawał więcej punktów przy kolejnej wygranej. Ale się wkurzyłem, no. Szkoda, bo już było blisko. Ajajaj, szkoda. Jednak coś tutaj ludzie też grają, trzeba przyznać. Trochę się koncentrują. W ogóle tutaj ta drużyna jakich ma. Też chętnie obetnę czas. Nie no, jakiś H5 trzeba zagrać. Chcę nie od razu tam ograć. Co ptaszku? Jedziemy na gościa. Jeszcze się pod związanie załadował. Taki ruch mogę? Chyba mogę. Potem tak. I co? Figurka mniej? Niekoniecznie. Dobra, ale nie szkodzi. Nie szkodzi, bo para gońców zostaje. Jakiś tam atak potencjalny. A dzięki serdeczne za hosting. Tutaj coś tam można podziałać, taki ruch. Tu zagrał. Jedziemy ostro, B5. Okej, no jedziemy ostro, próbujemy. Ha, tu grozi. Muszę. No niestety, trochę się uprościło. Ale para gońców została. Jakieś tam opcje C3. Wieża B8 ewentualnie.
No ja teraz się trochę rozwiązał chłopak, no. Trzeba przyznać. Muszę tam spić, nie mam wyjścia. Jakieś sztuczne sztuczki. A, czas, czas, czas. Ajajajaj, no właśnie. Kurczę! Alala! No było blisko. No te emocje, no. Znowu mi ta kamera się zsuwa, jak ja tutaj trzaskam w stół. No wybaczcie, wybaczcie za te emocje niepoprawne moje, ale to wiecie. Gram, im turniej bardziej opietruchę, tym człowiek się bardziej denerwuje. No, jak to się dzieje? Widać, gościu wszystko wymienia, nic nie myśli nawet. Podobnie jak ja. Tu już wisiało. To już wisiało, nie wziąłem. Teraz mogę wziąć. Więc biorę. Na wieżę F2 stoi idealnie, słuchajcie. Broni na B2. Idealnie. Wręcz. Co? No tak, no co mu pozostało, jak nie próbować? Okej, okay, mamy to. Mamy to, drużyno. Wracam, 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 wracam. Sorry, że nie czytam waszych wszystkich komentarzy. O, witam cię, smoku. Ale no, widzicie, co się dzieje, nie? Skupienie. Jeszcze 20 minut zostało. Okej, okay, dziękuję, dziękuję, dziękuję. To tak można? Na pewno nie jest dobry ruch. Ten E5 szybkie. Nie znam tego posunięcia. Tak sobie zagrajmy. Ciekawe. Skoczek D5 trzeba szybko liczyć. Albo i wolno. Może go nie C6. Teraz B4 chyba, nie? Jednak nie. Tu bronimy. Tak, aha. No właśnie. Pionkiem zbije. Końcem to B6 dostanie w plombę. No właśnie. Dobra. Ile mam czasu w ogóle? Dobra, tak, zdwoimy wieżę. Ten pion może nie ma aż tak ogromnego znaczenia. Chociaż tu goniec wchodzi. No a na tym czasie to wiadomo, dzieją się cuda. Grunt rządu jest przyblokowany moim skoczkiem. Znowu hetmanem mogę wrócić. Tutaj wisi, tam zagramy. No tak, mogę oczywiście. Ok. I tak mogę go zaatakować. Aha, no właśnie.
Muszę przyznać, dobrze gra. Dobrze gra w miarę. Czy dobrze gra, no. Trochę mnie jedzie, nawet bym powiedział. Jak się uda ustabilizować pozycję, wziąć tego pionka, wieża C8, nie mogę, wieża D8, wieża D8. Aha, jasne. Wieża D8 w ogóle, kurczę. Jak to trzeba dokładnie grać. No do góry, no niby się osłabia. Nie, skoczek broni to do góry. No i tak. Tutaj. O Chryste Panie, a tutaj, dobra. Myślałem, że już tracę coś tam. Ależ tutaj jest gra. Do przerąbane mam. Tak? Jeszcze? Może nie mam? Może jeszcze nie mam przerąbane? Do góry. Tylko i wyłącznie. On zagrał błąd, koniec tutaj powinien pójść. Królem. Z juniorem do końcówki. Mister Artem. Nie no, dobrze gra. No 2600 nie dostał za darmo. No to lecimy pionkami. On będzie musiał wieżę ruszyć. Aha, te pionki tak. A, idzie pionek do góry przecież. Idzie, idzie. No taki remis chyba się szykuje, słuchajcie. No dobra, uczciwy remis, no. No bez przesady, no. Ale kombinuje. Na mniej czasu. Niech sobie kombinuje. Może teraz ja zacznę grać na wygraną. Masakra, jeszcze mi mata postawił. Patrzcie, gościu w ogóle nie chce remisu, nie? Co za troll, już mógł to zrobić kilkadziesiąt sekund temu. Masakra. Ile do końca w ogóle czasu, bo się już tak się dobrze gra, 15 minut. 15 minut. Ile ja tam punktów zrobiłem? 33, trzeba coś tam wygrywać. Nie, no to tniemy. Rzecz jasna. O, zaraz, zaraz tu się chyba biło. Się wszystko do końca biło. Na czuja. O, na czuja się udało. Idziemy po niego. Idziemy po te dwa.
Ścinamy tego. Już jest easy. Jeszcze nie do końca, jak widać, easy. Żeby tu nie podstawić tylko jakości, o to chodzi. Dobra, gdzieś tam końcem wyjdziemy. Zwiążemy jakieś figury. Coś tam mogę też oddać, nie? W razie czego. Tak. Powiem wam, dzisiaj sporo widzę, no. Jednak wypoczęcie jest bardzo ważne. Kurczę, no trzeba być wypoczętym, bo inaczej nic nie idzie. Dobra, mam szacha i biorę skoczka. Czekałem na tę pułapkę. Mamy cię. No i skoczyliśmy na trzecie miejsce. No to lecimy, lecimy. Po drugie, oj, na drugie będzie ciężko. Na czwarte skoczyliśmy. No jest szansa, jest szansa. Okej. Przyjmuję. Dlaczego oni tak to wszystko chcą upraszczać? Co oni chcą tym osiągnąć, mówiąc w ten sposób? Dobra. Chce mi dać tu mata po prostu, okej. On chce dać mi mata. Dobra, idziemy tak. Po prostu zbiję. Tak, szach może być niebezpieczny właśnie. Bronić trzeba. O. Kurde. No wiem, widzę to wszystko, widzę. Muszę oddać hetmana za dwie figury. Pytanie, czy uda się tam coś jeszcze wyrzeźbić. Może być ciężko coś wyrzeźbić w tej sytuacji. A może tu jeszcze? O, o, o! A, z szachem jest, kurczę. Niestety. Ale teraz może, bo mógł zbić na C7. Jakieś tam siatki matowe się pojawiały. Czasu mało. Jest obrona przed tym. Wieża jakaś by się przydała tutaj. O, wprowadzam wieżę szybko. Hop. Jednak bał się tych szachów, nie? Szacha niestety. Kurde. Co on tutaj, czym on mi grozi, bo nie widzę. Ojejku, to zaraz już widzę. Nie zbiłem hetmana. No właśnie, czas. Kurczę, 0,38 sekundy miał. Ale pechowo. Tak, znam pana Jana Adamskiego. Znam, znam. Zamieniłem kilka zdań. Przy ognisku. Na turnieju. Znam, znam. Kurde, szkoda. Szkoda. Brakowało tych punktów teraz. 36. No nie no. Mogło być zdecydowanie więcej.
No nie obcina jeszcze gość, no. Zagramy sobie budapesztański. Chociaż nie znam go w ogóle. Czy coś tam znam, parę ruchów, ale to tylko tyle. Na blica to w sumie dobry debiut. Można pykać. Z gońcem może być problem. A właśnie. Z gońcem może być problem. Tak. No tu pionka odda mnie, ale nie mam wyjścia. Nie wziął? Ciekawe. C6. Może tu? A dlaczego ja tutaj nie biję? Ja się zastanawiam. Teraz tak się zastanawiam, trochę późno. Tu podstawiłem piona. Tak go po prostu oddałem. Za nic. Dobra. Trzeba jechać tak, jakoś ostro. Czy to się uda? No już 3 minuty tutaj jest, sporo gry. Niby. Skoczek F5 wygląda bardzo niedobrze. Dobra, bije. No właśnie, coś tu wisi zawsze. Powiedzmy tak, dajmy mu się wykazać. Pion nie, niedobrze jest. Te końcówki są bardzo ważne, które niestety mocno chrzanie. Tutaj? Nie no, nie wymienię. Spróbuję wygrywać na siłę. Na siłę, na czas, na siłę. No C5, no nad czym ty się chłopak zastanawiasz? No jednak miał nad czym. Teraz to tutaj grozi bicie, o ile wieżą nie wróci. A, to tutaj jest bicie. A jak gdzieś tam hetman D3, to mam strzał na A3, biorę wieżę, wyrównuję i wygrywam. Żeby to było takie proste. Tu zagrał, ok. Biorę. Zatem, panie kolego, tu mnie powiązałeś, spryciula. Sprytnie. A, zaraz, ja mogę to po prostu zbić. A i tak. O tak, muszę wrócić. Muszę bronić pasywnie, muszę bronić pasywnie. Nie ma wyjścia, tak. No właśnie, tak. Pasywna obrona to moja specjalność. Albo i nie. Dobrze gra gościu. Trzeba przyznać, że mnie tutaj ciśnie. Liczyłem na ten ruch. Aj, on pewnie bardziej. Słuchajcie, chodzi o to, że jak wymienię hetmana, nie będę miał szans na zwycięstwo. A tutaj czas, o czas się rozchodzi. Jakieś siatki matowe, wiecie, jakieś takie sztuczki, sztuczne rzeczy.
Jest, mam go. No, na tym polega czas, nie? Na tym to polega 3 minuty do końca. No, nie wejdziemy w pudło. 38 punktów. A dlaczego? A miałem 36. Dobra. Dobra, dobra. No może się uda ostatnią, może się uda ostatnią partię tutaj wyciągnąć, jeżeli będzie obcięty czas. No trzeba teraz ciąć czas bez znaczenia z kim. No jeszcze spadliśmy na piąte. Dobra, gościu zna teorię. Zaskoczony został. A masz tam. Okej. Zgniót, trzeba przyznać. A tak zrobimy. A spróbujemy wymienić. Grozi A3. Już nie grozi. Kurczę, ale pograłem. Nie, dobrze, dobrze, jest ratunek. Jest ratunek. Czas, czas, czas. Czas goni nas. Dobra. O, rety, rety, jak grać? Jest to technicznie wygrana pozycja, tylko jeszcze kwestia tej techniki. Mamy go. Okej, okay. Ale czy ja zdobyłem punkty? No nie, nie zaliczyło mi tych punktów. Słuchajcie, piąte miejsce, nie? No ale tu było ciasno, ciasno. No, trójka była w zasięgu raczej. Następnym razem może będzie lepiej. Ale dzięki za kibicowanie. Ale było fajnie. No, w sumie fajnie było. Trochę złości, emocji i tak dalej. Dzięki serdeczne za oglądanie, mój drodzy. Dzięki, dzięki.